przeddzień 90. rocznicy sprowadzenia z Włoch generała Józefa Bema do Tarnowa miasto przygotowało szereg wydarzeń mających na celu przywołanie jego ducha, na którego dzisiaj patrzeć można z wielu perspektyw. To nowocześnie myślący żołnierz, błyskotliwy inżynier, prekursor wielokulturowości, jak i zagorzały bojownik o polską i węgierską niepodległość. Generał Józef Bem to także fragmenty rozproszonej po świecie panoramy siedmiogrodzkiej, które od lat próbuje połączyć w całość Tarnowskie Muzeum. Dziś w galerii Panorama na dworcu PKP w Tarnowie odsłonięto kolejny element dzieła Jana Styki. Kupiliśmy szkic do panoramy, który przedstawia centralną część panoramy, czyli sztab generała Bema. To nie jest szkic ołówkiem, czy jak Państwo widzą, jest tutaj za moimi plecami, to jest pełnokolorowy obraz olejny. Będzie dodatkowym uzupełnieniem jak gdyby galerii Panorama pokazującym ten fragment panoramy, który całkowicie zaginął, o którym nic nie wiemy. Miejsce odsłonięcia szkicu nieprzypadkowo odbyło się na dworcu PKP w Tarnowie, bo to właśnie tam 90 lat temu przyjechał pociąg z trumną generała Bema. Generał Bem, który był bohaterem walk o wolność w całej Europie, w Polsce, a potem we Francji, we Wiedniu, ale najbardziej trwały sposób zapisał się on w historii Węgier, w historii Węgrów, ich walce o wolność. Rozcięta na części z powodu niewypłacalności zamawiających ukazuje jeden z najświętszych epizodów pofragmentowanego życiorysu generała. Tarnowianie znają historię Bema, Węgrów. O tym, na ile Tarnowianom znana jest wiedza o generale Bemie, postanowiliśmy sprawdzić sami. Wiem, że on walczył tu o niepodległość i później on przeszedł na islam. Na Węgrzech i tam walczył o Polskę, no. Wzrok i serce było skierowane tylko i wyłącznie ku Polsce. Jest tam któraś chyba 90. rocznica sprowadzenia z Włoch? Jako żołnierz to był wspaniałym człowiekiem. Widać to, że się coś robi i pamiętają o tym, nie tylko my, ale wszyscy tutaj, nie? Tarnowianie. Nie? W Tarnowie orientuje się pan, gdzie pomnik generała? Tak, no przy ulicy Wałowej, a przy Burku jest tam tablica, w której się urodził. Z kolei w galerii BWA wystawą zatytułowaną Wiosna, Lato, Jesień, Zima Ludów przywołano ducha generała Bema, wykorzystując motyw panoramy i rozczłonkowanego państwa polskiego. Prezentujemy prace, które w różny sposób odnoszą się do tej postaci. To są rzeźby, to są instalacje dźwiękowe i też jest część historyczna. Tej wystawy to są fragmenty panoramy siedmiogrodzkiej, które są sprowadzone z innych miast, z kolekcji innych muzeów. Przez te kilka miesięcy w Tarnowie będzie się znajdowało najwięcej fragmentów panoramy w dziejach tej panoramy. A już jutro koncert, jakiego w Parku Strzeleckim jeszcze nie było. Wszystko, by upamiętnić generała Bema. Symfonia Viva oraz chór Filharmonii Narodowej wykona mszę dziękczynną. Dlaczego? Bo jest dokładnie 90. rocznica sprowadzenia szczątków Bema do Polski. Od tego czasu dla nas Tarnów jest szczególnie blisko i my tutaj pielgrzymujemy, aby włożyć hołd przed generałem. Tarnów, skoro wydał tego wielkiego żołnierza, wielkiego patriotę, to przyjął go również po śmierci i jest pochowany w mauzoleum, w jednym chyba z najciekawszych miejsc w Tarnowie, właśnie w centrum Parku Strzeleckiego. Zapraszam jutro o 19:30 na wspaniały koncert. Pogoda będzie sprzyjała i nowe otoczenie mauzoleum, mam nadzieję, że spodoba się Tarnowianom. Paulina Kuczera z Tarnowa TV.